Około godziny 18 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Pucku przekazał zgłoszenie dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Pucku o zaistniałym pożarze w miejscowości Ostrowo. Miało tam dojść do pożaru jednego z budynków jednorodzinnego. Natychmiast został skierowany patrol w miejsce tej interwencji. Po przybyciu na miejsce policjanci ustalili, iż trzy zastępy Straży Pożarnej podjęły właśnie gaszenie tego budynku. W trakcie tutaj już tych czynności strażaków strażacy ujawnili w pogorzelisku ciało osoby. Natychmiast po uzyskaniu tej informacji dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku wysłał na miejsce grupę dochodzeniowo-śledczą, w skład której wchodzą policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, technik kryminalistyki, jak również prokurator rejonowy z prokuratury rejonowej w Pucku oraz lekarz biegły medycyny sądowej. Na miejscu policjanci zabezpieczali miejsce tego pożaru, jak również sporządzili oględziny, jak również wykonali dokumentację fotograficzną tego miejsca, jak również zabezpieczyli ślady tego miejsca pożaru. My będziemy wyjaśniali okoliczności, jak i przyczyny powstania tego pożaru. W dniu dzisiejszym mogę poinformować, iż wraz z technikiem kryminalistyki na miejscu również pracuje biegły z zakresu pożarnictwa w celu szczegółowego wyjaśnienia tutaj przyczyn tego zdarzenia. Mogę powiedzieć również, że zabezpieczone zostało decyzją prokuratora ciało ujawnione na miejscu tego wydarzenia. Najprawdopodobniej jest to mężczyzna. Ciało zostało zabezpieczone w prosektorium w Pucku, jak również będziemy tutaj identyfikować tutaj tą osobę. A czy coś wiadomo, czy ta osoba sama przebywała w tym domu, czy z rodziną? Ta osoba przebywała z rodziną, także my będziemy przesłuchiwali członków rodziny i będziemy wyjaśniali szczegółowo tą sytuację, jak mogło dojść tutaj do zaproszenia tego ognia. Czy pozostali członkowie rodziny też zostali w jakiś sposób poszkodowani? Nikt tutaj inny nie odniósł obrażeń. Niestety tutaj poniósł śmierć tutaj ten mężczyzna ujawniony już w pogorzelisku przez strażaków. Czyli podczas tej akcji całej, o której Pan wspomniał, również ta rodzina przebywała w domu? Podczas tej akcji najprawdopodobniej ta rodzina została ewakuowana przez Straż Pożarną, która przybyła jako pierwsza na miejsce tej interwencji.